Najwyższa Izba Kontroli postanowiła przyjrzeć się systemowi dozoru elektronicznego, czyli bardzo nowoczesnemu rozwiązaniu penitencjarnemu, jak rozumiem, bo to się mieści w systemie penitencjarnym, które pozwala skazywać na dozór elektroniczny właśnie, nie wsadzając ludzi do więzienia. Sam system Najwyższej Izby Kontroli bardzo chwali. Problem polega na tym, że jak zauważa NIK, niechętnie sięgają po ten system sądy i sędziowie. Dlaczego, pana zdaniem? No, po pierwsze, tak jak wiemy, ten system został wprowadzony do Polski niedawno. On był znany już w innych krajach, zwłaszcza przede wszystkim w krajach zachodnich. I jeżeli jest coś, o ile można powiedzieć, coś nowego, no to musi się docierać. No więc stąd też krytyka Najwyższej Izby Kontroli, która dotyczyłaby wymierzania tej kary, a także i środka karnego, dotyczyć by mogła sędziów, którzy orzekają tego rodzaju środek. I stąd jest taki niedosyt, że sędziowie niezbyt często stosują. Ale my też musimy mieć świadomość, że jest to pewne ograniczenie, które wynika z możliwości stosowania tego środka, patrząc na moce przerobowe owego centrum monitoringu. Jak wiemy, początkowo tam mieliśmy niewielu, którzy mogliby mieć wykonywany ten środek, te bransolety założone, a doszliśmy do 2014 roku, że około 7,5 tysiąca może takie bransolety nosić i być pod tego rodzaju kontrolą. To też trzeba mieć taką świadomość, bo znów wyobraźmy sobie, gdyby sędziowie chórym zaczęli stosować i to często stosować, no to okazałoby się, mielibyśmy osoby, które byłyby skierowane do tego rodzaju odbywania kary, no ale nie mielibyśmy możliwości. No ale tu są wyraźne dysproporcje między liczbą uwzględnianych wniosków między różnymi regionami i to NIK też zwraca na to uwagę, że o ile na przykład Sąd Okręgowy w Warszawie tylko 24% wniosków o system dozoru elektronicznego uwzględnił, no to Sąd Warszawa-Praga ponad 40%, podobnie w Szczecinie, a we Wrocławiu 47%. Trudno zakładać, żeby te statystyki w jakiś sposób oddawały, nie wiem, różne rodzaje wykroczeń, przestępstw popełnianych przez skazanych. Czyli jednak tu chyba jest jakiś problem, może taki, że należałoby z sędziami rozmawiać o tym systemie. Może lepiej im wytłumaczyć, na czym polega. No, profesor Zbigniew Cienkowski również w artykule w Rzeczpospolitej wczorajszej to wyraźnie podkreśla, że trzeba edukować sędziów. Ja nie wiem, czy taki nacisk byłby tu potrzebny. Przecież sędziowie też czytają, mają świadomość, prawda, znają przepisy prawa i wiedzą. Dla mnie zastanawiające jest, dlaczego najwięcej stosuje się tych środków takich, ja bym nie powiedział egzotyczne, bo to bym nieładnie powiedział, ale powiedzmy w takich rejonach Polski, które są dalekie od tych wielkich miast, prawda? Tu Jelenia Góra, Konin, prawda, i tak dalej, a tam powiedzmy Katowice, Wrocław, Warszawa, to niewiele. A jeszcze, gdy chodzi o Warszawę, to zróżnicowanie, bo tu chodzi o tą Pragę, prawda, że, ale też tylko 40%, jeżeli były też tylko 40%, bo sama Warszawa ma niewiele. Ja chcę zwrócić uwagę na to, że to też zależy, z jakimi przestępcami mamy do czynienia i jak sądy każą, na jaką wysokość kary. Zróżnicowana jest populacja przestępców w rejonach Polski, prawda? Inne przestępstwa popełnia się w takich miastach jak Warszawa, Łódź, Katowice, inne na Podkarpaciu, inne w Zachodniej Polsce, a inne gdzieś tam, prawda? Jeżeli ja mam przestępców, nazwijmy taką drobnicę, którzy nie dokonują przestępstw o dużej społecznej szkodliwości, to jest taka możliwość stosowania.